Cześć, hej, witajcie w kolejnym filmie. Tym razem kolejny poradnik i tym razem poruszymy sobie temat scalania plików PDF. Pokażę Wam, jak to zrobić za pomocą dostępnego w internecie, fajnego, mało zaawansowanego programu, jak taki właśnie, jak właśnie z kilku plików PDF, z kilku dokumentów zrobić jeden kilkustronicowy. Myślę, że większość z Was spotkała się z taką sytuacją, kiedy właśnie mieliście kilka dokumentów zapisanych w oddzielnych plikach PDF i chcieliście, aby te wszystkie pliki były dostępne jako jeden po otwarciu danego PDF-u, by móc przewijać strony i wyświetlać wszystkie dokumenty. Jak to zrobić? Potrzebny nam będzie program, jak już wspomniałem, taki zwykły, najprostszy program, a nazywa się on PDF Binder. Jak go zdobyć? Wchodzimy w naszą przeglądarkę i w Google'ach po prostu wpisujemy PDF Binder i przechodzimy na oficjalną stronę, z której możemy program pobrać. Jest to druga pozycja w wyszukiwarce, PDF Binder Google Code. I mamy taką stronkę. Przechodzimy do zakładki Downloads i pobieramy najnowszą wersję, która brzmi PDF Binder V1.2.msi. Pobieramy. Tu też raz musimy kliknąć. Wtedy plik nam się pobiera. To dosłownie jest kilka sekund. Otwieramy plik. Instalujemy program zgodnie ze wskazówkami w okienku. Po czym mamy program zainstalowany i pojawi nam się taki właśnie skrót do programu na pulpicie. I gdy już mamy program zainstalowany, przechodzimy do tego okna, do tego programu i na początek powiem Wam to, że jeżeli chcecie scalać kilka plików w jeden, pamiętajcie, że musicie dodawać pliki w takiej kolejności, w jakiej chcecie mieć w strony, tak? Czyli macie przykładowo plik numer 1 i plik numer 2. Żeby ten plik numer 1 był jako strona pierwsza, musicie wybrać go najpierw i potem jako druga strona wybrać plik numer 2. Jak dodać pliki? Klikam tutaj zakładkę Add File. Otwiera nam się okienko i teraz przechodzimy do katalogu z naszymi PDF-ami. Jesteśmy w katalogu z naszymi PDF-ami i jako pierwszy plik, jako pierwsza strona będzie IMG. Ten plik klikam otwórz i później dodaję jeszcze IMG 0001. Klikam otwórz i jeżeli dodamy wszystkie pliki, klikamy bind i podajemy nazwę, jaką chcemy, aby nam taki zapisało plik wielostronicowy. Ja taką nazwę podam. Zapisz. I słuchajcie, praktycznie to wszystko. Zamykamy okno PDF Binder. I jak widzicie, automatycznie po tym pojawiło nam się okno z już otwartym PDF-em. Jak widzicie, mamy tu pierwszą stronę, a jak zjedziemy niżej, mamy stronę drugą. Z dwóch plików zrobiliśmy jeden. Tak to wygląda. Muszę powiedzieć, że bardzo fajny program, taki prosty, naprawdę nie zajmuje wiele miejsca na dysku, tam kilka kilobajtów. I słuchajcie, to wszystko. Jeżeli chcecie wykonać taki proces, polecam program
jak go pobrać, już powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania z tym związane, piszcie proszę w komentarzu, rozpocznijcie dyskusję, ja postaram się na te wasze pytania odpowiedzieć jak najszybciej. Na tą chwilę dziękuję wam, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał i zapraszam was tym samym na moją oficjalną stronę www.piteras.pl, gdzie zamieszczam tekstowe opisy do moich filmów. Odwiedzajcie stronę często, bo naprawdę dość szybko pojawiają się fajne artykuły, które mogą was zaciekawić. Dzięki wam, do następnego razu i hej!